Asiu, jesteśmy po piątym proteście. Frekwencja na tych pierwszych czterech była bardzo duża. Piąty trochę skromniejszy, ale to nie znaczy, że tych ludzi nie było. Jak oceniasz protesty w Cieszynie? Pierwszy protest był również mniej liczny, tak przypomnę. Był tak nieliczny i liczny jak protesty w 2016 roku, kiedy lało, było bardzo brzydko przez cały dzień i zebrało się po raz pierwszy i wtedy zaskakująco dla nas jakieś 300 osób, jeśli dobrze pamiętam. Wtedy też bardzo przeżyłyśmy takie zaangażowanie mieszkańców. Podobnie teraz, kiedy przyszło na ten pierwszy protest piątkowy właśnie około 300 osób, to miałam poczucie, że tak, że to ma sens, że to jest bardzo dużo ludzi. Więc kiedy przyszły na kolejne protesty tak liczne grupy i tak różne od poprzednich, czyli bardzo młode grupy mieszkańców, mieszkanek, mieszkańców, no to miałam poczucie, że dzieje się coś wręcz historycznie ważnego, czyli jak ja to lubię czasami określać, jakiś mamy moment dziejowy. I ze względu na zaangażowanie, czyli to, że jest coś, co nas poruszyło tak bardzo, że wychodzimy, ale również właśnie sam ten powód, że żaden inny wcześniejszy, mamy już tę listę dość długą powodów, dla których mogliśmy bądź wychodziliśmy, to ten jednak wyjątkowo nas poruszył. Przypomnę, że na przykład wolne sądy, które dotykały każdego obywatela i obywatelki, czego efektem jest również właśnie ta sytuacja teraz. Wydawałoby się dzisiaj, że był tym łączącym jeszcze bardziej problemem, z którym powinniśmy jako obywatele zmierzyć się. A jednak nie wyszło tyle ludzi. Pamiętam, że jakoś to w takim szczytowym momencie było z 200 osób i tak byliśmy wtedy zadowoleni, że sądy tak poruszyły. Być może dlatego, że sąd jest taką mimo wszystko abstrakcyjną, choć bardzo realną instytucją, ale w swoich warstwach funkcjonowania jest nieczytelny dla zwykłego obywatela. Dopiero wtedy, kiedy uruchamia się jakaś nasza życiowa sytuacja, która powoduje, że musimy z tym sądem się zmierzyć, dopiero wtedy zaczynamy rozumieć, czym jest sąd. A już Trybunał Konstytucyjny to jest właściwie chyba pierwszy raz w ogóle wszyscy sobie zdali sprawę z tego, że jest coś takiego jak Trybunał Konstytucyjny. Także rozumiem, że problem praw kobiet jest czymś, co jeszcze bardziej nas dotyka, ponieważ już samo słowo mamy bądź nie mamy pełnych praw mówi o tym, kim jesteśmy jako ludzie, kim jesteśmy jako jednostki w społeczeństwie, jak nas państwo traktuje bądź jak nas pewne zorganizowane systemy traktują. W związku z czym pewno dlatego te protesty na rzecz praw kobiet są znacznie liczniejsze i bardziej angażujące. Nie chcę oceniać protestów, natomiast warto jest zacząć przypatrywać się, czy też zadawać sobie pytania, jakie nowe wartości, bądź co nowego nam się ujawnia, objawia w związku z taką wyjątkową aktywnością obywatelek, obywateli. Przede wszystkim to właśnie, że to jest bardzo młoda grupa. I tym sposobem, zresztą podczas jednego z tych naszych spacerów, bo w Cieszynie nazywamy protesty spacerami, bo też tym są, nawet właśnie mówiłam, że to nie jest prawda, że młodzież nie jest obecna w sferze publicznej, czy też nie jest zainteresowana. Ona po prostu, dla mnie to jest jasny wniosek, że musi mieć wyjątkowy pretekst do tego, żeby wyjść, zwłaszcza w tym czasie, kiedy zostali uwięzieni. Może uwięzieni to nie jest najlepsze słowo, ale jednak zostali przywiązani bardziej do komputerów i innych nośników cyfrowych, żeby móc realizować swój podstawowy obowiązek szkolny. Więc to jest bardzo interesujące, że rzeczywiście młodzi ludzie zaryzykowali, dlatego że do tej pory byli uczeni raczej tego, że nie mają do końca prawa aż tak mocno wyrażać swojego głosu w przestrzeni publicznej. I to jest ta druga rzecz, że kobiety chyba w jakiś sposób, grupa kobiet, czyli w ogóle kobiety, populacja kobiet, naturalnie mocniej się łączy z populacją młodzieży, dlatego że to jest to podwójne odbieranie praw. Dzieci i ryby nie mają głosu, kobiety też, jak się okazują, nie mają pełni praw. W związku z czym nam się nakładają jakby w jednej grupie i stąd tak czytam te szczególne zaangażowanie młodzieży w ten protest. Kolejna rzecz, że jest szansa, żebyśmy zaczęli mówić nie tylko międzypokoleniowo, realnie budowali jakby taką
linię pomiędzy tymi warstwami wiekowymi, jak również pomiędzy tak zwanymi bańkami. Dzisiaj bardzo często używane pojęcie do określania grup społecznych, tak? W Cieszynie zdarzyła nam się ta niezwykła historia w piątek podczas przedostatniego spaceru. Kiedy kończyliśmy nasz spacer, stałam na fontannie, żeby móc mówić jeszcze ostatnie słowa do zebranych i żeby się pożegnać. Podchodzi do mnie mężczyzna, który już swoim strojem jakby coś nam mówi, tak? To jest jakiś kod zawarty w ubraniu i czuję, że może to być jakieś napięcie albo że niekoniecznie jest z nami. Kucnęłam na tej fontannie i pytam pana, czy pan chce przemówić i proszę jakby powiedzieć mniej więcej w jakim duchu, dlatego że zdarzyło się, że pijany człowiek odbierał mi głos i nie chciałabym powtarzać tej sytuacji, bo czuję odpowiedzialność za treści też, które są przekazywane. Pan wtedy odpowiedział krótko, nie jestem pijany, jestem narodowcem. Więc takie zawieszenie krótkie, ale bardzo intensywne i wtedy szybko myślę, okej, i co dalej? I wtedy, no i zapytałam pana, tak, i on odpowiada, że jest tu z całą grupą i w jej imieniu podchodzi, ponieważ przyszli tutaj, żeby stać z nami w tej sprawie, może nie powiedział tego do końca, także w tej sprawie, ale tak to zrozumiałam, że ten problem jest też ich problemem. Nie było dość czasu i przestrzeni, żeby podyskutować, mam nadzieję, że to właśnie się zdarzy, ale powiedział, że czy zgodzę się na to, żebyśmy zaśpiewali wspólnie hymn państwowy. Ja mówię, że tak, oczywiście. Więc wstałam wtedy i przekazałam wszystkim, którzy się zebrali, jaka to była sytuacja. I myślę, że wszyscy zaśpiewaliśmy hymn państwowy jak rzadko, z takim wzruszeniem i głębokim przekonaniem, że ktoś nas bardzo niesłusznie dzieli i że o sobie nie zawsze myślimy tak, jak powinniśmy myśleć. Więc skomentowałam to też tak, bo miałam to przekonanie, że trzeba mimo wszystko jakoś skomentować, że to jest taki sojusz trochę jak matki z nastolatkiem, który czasami trwa tylko parę minut, czasami trwa kilka dni, a czasami jest zawarty na wiele lat. Natomiast zawsze istnieje zagrożenie, poczucie, jak matki to wiedzą, że zawsze to może zostać czy naruszone, czy zerwane, czy zawieszone, ale jest jakimś sojuszem. Co to oznacza? Że rodzi się pewna pamięć tej chwilowej, tego chwilowego jakby układu czy porozumienia opartego na pewnych wspólnych na chwilę zasadach. Pamięć tego jest niezwykle silna i intensywna, bo o równie silne uczucia i znowu powiem, matka będzie wiedzieć, jak mówi o sojuszu z nastolatkiem, czyli wtedy, kiedy nic nie działa, a on nagle reaguje, ona nagle reaguje i działa tak, że nie musimy się awanturować po obu stronach, no to to jest coś najpiękniejszego, co się nam może wydarzyć w tym paroletnim okresie wychowywania dziecka. I tak samo zobaczyłam tę sytuację, że ja już wrócę zawsze w sytuacji trudnej, gdzie ktoś będzie mnie stawiać naprzeciwko tej grupy, no a to mamy codziennie niemalże, że był ten moment, że potrafiliśmy zaśpiewać wspólnie historyczną i ważną, łączącą, symboliczną nas pieśń. Więc czy mogło się coś lepszego wydarzyć? Myślę, że naprawdę dziejowy moment. Jeszcze kolorystycznie piękny, no bo race zostały odpalone, było ładnie. W każdym razie ileś wartości ujawnia się w czasie tych protestów niezwykle kluczowych dla budowania też przyszłości naszego tutaj Cieszyna i naszego regionu, bo to nie tylko Cieszyn. Mówisz o wspólnym budowaniu, ale ewidentnie widać, że ta sprawa również podzieliła mieszkańców Cieszyna na zwolenników i przeciwników. Jak oceniasz te podziały? Czy one są na tyle drastyczne, widoczne w naszej przestrzeni takiej lokalnej, czy potrafimy się jeszcze w tym wszystkim poruszać i porozumiewać? No to jest trochę też o tym właśnie przykładzie śpiewania wspólnie hymnu, że dopóki będziemy używać opisywania tej sytuacji jako wyłącznie podziały, bieguny, konflikt,
wojna naprzeciw siebie, czyli cały czas tak dyskursywnie myśląc, właśnie w silnych opozycjach, bez możliwości budowania mostów, to takie to będzie. Natomiast też próbuję cały czas budować w czasie tych spacerów taką narrację, że jest to rzeczywiście stan wojny w tym sensie, że ktoś kompletnie nie słucha. Ten, kto ma urządzać nam życie na poziomie prawa, czyli tych regulacji, paragrafów, nie słucha tego, kim jesteśmy i o czym mówimy. I to nie jest kwestia teraz tego roku, ale to jest w ogóle bardzo nawarstwiony historycznie już, oskorupiony, w ogóle wiele warstw ma na sobie, trudnych do zdjęcia, więc to jest coś, co trwa od lat, a teraz już tak, no, że tak powiem, dotknięto do żywego nas, bo ktoś chce jeszcze bardziej przykręcić śrubę, gdzie już naprawdę nie ma tej przestrzeni. W związku z czym, no właśnie, że tak powiem, ta śruba nie wytrzymała, wystrzeliła i pokrywa się podniosła, tak? I leje się w tej chwili, ale to nie jest rzecz nowa. My wiedzieliśmy, słyszeliśmy, że ta pokrywa już tak klika, że ona już się podnosi. Wracając jakby do tych konfliktów, napięć, biegunów czy tych dwóch obozów. No właśnie, po pierwsze, nie wiem, czy to są tylko dwa. Wydaje mi się, że jest znacznie więcej. Co może oznaczać, że albo one się jeszcze bardziej spolaryzują i rzeczywiście staną naprzeciwko siebie, albo że spowodują większe szanse na znalezienie tej przestrzeni buforu, tej przestrzeni pomiędzy i budowania wspólnej wizji rozwiązania tego problemu. Natomiast nie chciałabym chyba pozostać przy takiej opowieści o całości jako wyłącznie napięciu nie do rozwiązania, bo też korzystamy z tego, to znaczy dostarczamy nadal języka, który nie pozwala nam, czy też rozwiązań, które nie pozwala, braku rozwiązań, dostarczamy takiej wizji świata. Spróbujmy ją zacząć zmieniać właśnie, nawet jeżeli ona nie jest do końca prawdziwa albo realna, to próbujmy, ponieważ rzekomo wszyscy chcemy żyć w przyjaznym świecie, rzekomo wszyscy chcemy żyć w szczęśliwym świecie, to dlaczego jednak nie próbować budować takiej wizji świata, że widzimy możliwość pogodzenia tych zbliżenia się, tych dwóch stron, pogodzenia ich. Byłoby najprościej, gdyby po prostu zostało uznane, że mamy prawo do chociażby w tak trudnym momencie, kiedy grozi nam, no może nie grozi, ale kiedy badania jasno pokazują, że tam nie ma czary-mary i że płód jest absolutnie niezdolny do życia. Niezdolny do życia. To jest naprawdę, to nawet nie jest kompromis. To, żeby kobieta miała wybór, co nie oznacza, że ona musi dokonać aborcji, bo sytuacja wygląda tak, że ci, którzy są przeciwko naszym protestom czy spacerom, cały czas powtarzają tę opowieść, że my jesteśmy za aborcją, za śmiercią. W życiu nikt tak z nas nie myśli. Raczej mówimy, że rozszerzmy tę przestrzeń, czyli wprowadźmy wybór. Każda kobieta zastanawia się, mierzy, nie, nawet powiedziałabym, materialne warunki są jakby na końcu, zwłaszcza w przypadku, kiedy mówimy o urodzeniu dziecka, które nie jest zdolne do życia. To jest kwestia godzin, tygodni, to jest kwestia poważnych wad genetycznych, które uniemożliwiają właśnie życie. Więc pozwólmy tej kobiecie dokonać wyboru w oparciu o jasne przesłanki. To nie jest cukierek, jak niektórzy twierdzą, który odwijamy łatwo z papierka i wsadzamy do ust. I albo go wyplujemy, albo go połkniemy, albo po prostu rozpuścimy. Wcale to nie jest o tym. To jest kwestia tego, kim my jesteśmy w całym tym systemie funkcjonowania społeczeństwa. Tak? Te protesty pokazały też drugą stronę Cieszyna. Czyli ludzi, którzy pomimo, że nie dochodziło w Cieszynie do aktu wandalizmu, on był pokojowy, głośny, ale pokojowy, to znaleźli się tacy, którzy uważali, że muszą bronić kościołów, budynków przed młodymi ludźmi. Czy to trochę nie jest taki symbol, że jeżeli jesteś po przeciwnej stronie, nie mówisz tak jak my, to nie masz prawa wejść, jesteś dla mnie zagrożeniem? Może to być też o tym. Może być, oczywiście. Chociaż bardziej to czytam jako, no właśnie to, o czym przed chwilą mówiłam, jako wpakowanie nas, a my po prostu połykamy to wszystko, co nam się mówi, od razu w opozycję.
znaczy, że stoimy po dwóch stronach. Czyli, że jeżeli my coś wyrażamy, to natychmiast trzeba czegoś bronić. Szukamy tego obiektu, którego trzeba bronić. Rzeczywiście wspaniałe było to, że nawet nikomu nie przyszło do głowy, a i był taki moment, kiedy ktoś krzyknął właśnie coś związanego, jak przechodziliśmy obok jednego z kościołów, że może by jednak natychmiast pojawiła się pacyfikacja i jeden wielki okrzyk jakichś 100 osób. Nie! Więc jakby miałam to poczucie silne, że dokładnie wiemy, że ktoś mówi o nas, chociaż to nie jest o nas. Że ta opowieść o tym, że my chcemy niszczyć kościoły, nie jest o nas, dlatego że ktoś bardzo wąsko pojął te kościoły. My rozumiemy kościoły jako też wspólnotę ludzi, którzy też szli z nami. To znaczy, że mają taką silną potrzebę, mają do tego prawo, żeby wierzyć i że to jest jedno. I nikt z nas nie ma ochoty tych ludzi atakować. To, co jest przedmiotem naszego krytycznego podejścia, to instytucje. Ale nie mamy zamiaru dokonywać żadnego aktu wandalizmu. Przynajmniej ja mówię tutaj w Cieszynie tej narracji spacerów. Dlatego, że nic to nie wniesie. To nie jest wtedy możliwość budowania dialogu, o który nam chodzi. Chociaż jestem zdumiona, że ciągle mamy dialogować właśnie z Kościołem. Jakby przecież tu chodzi o państwo, o rolę państwa, o zabezpieczenie nas, ludzi, przez państwo. Czyli niezależnie od tego, czy jestem wierząca, czy jestem niewierząca, mam być zabezpieczona jako obywatelka tego kraju. I to nie Kościół ma mnie zabezpieczać, ale państwo z całym swoim oprzyrządowaniem. Mówi się dużo o kompromisie. Czy tu jest w ogóle szansa na kompromis jakikolwiek? Nawet Benedykt, poprzedni papież, mówił o tym, że brak kompromisu jest niemoralny. Więc pytanie, czy jest szansa na taki kompromis? Jeżeli dobrze określimy podmioty, które ten kompromis budują, to tak, bo ja na razie nie wiem, dlaczego w ogóle uznajemy, że poprzednie ustalenia były kompromisem, bo mieliśmy bardzo zaostrzone prawo w zakresie aborcji, czy dostępu do aborcji, więc słusznie jest w tej chwili to dyskutowane, że ta wcześniejsza propozycja niewiele miała wspólnego z kompromisem i że my ciągle jako kobiety jesteśmy traktowane przedmiotowo i raczej jesteśmy traktowane na pewno nie jako osoby pełne praw do siebie. Na dodatek właśnie ten Kościół, który tutaj mam poczucie dzisiaj silniejszą władzę niż samo państwo, albo państwo jest tak zależne od Kościoła, że mamy wrażenie, że jednak kompromis miałby być zawierany bardziej z Kościołem niż z państwem. Jeszcze raz powtórzę, ogromna populacja albo nie należy do tego jednego Kościoła, albo nie jest wierząca, więc nie może być kompromis budowany z Kościołem, który myśli dogmatami, który myśli zupełnie innymi wartościami. Więc on może być brany tak samo pod uwagę, jak każdy obywatel. W tym sensie tak, ale nie jako główna instytucja. Więc dopóki nie będzie właściwych podmiotów postawionych do tego kompromisu, budowania tego kompromisu, i może jeszcze z innej strony, jak sobie popatrzymy nawet wizualnie na to, kto dyskutuje o nas, nadal to są głównie mężczyźni i nadal to oni budują kompromis albo partie, a nie ludzie. Ludzie dostarczyli dość wiedzy. My, kobiety, dostarczyłyśmy dość wiedzy i to jest to, co ostatnio wywoływałam podczas protestu, artykuł świetny napisany przez studentkę filozofii, gdzie ona przywołuje kategorię wyzysku epistemicznego i mówi, że, który tłumaczy zresztą bardzo drobiazgowo, że to jest taki wyzysk, gdzie osoba poddana opresji musi ciągle dostarczać argumentów, chociaż one już są tak udowodnione, tak naukowo nawet, jest to naukowa argumentacja i ciągle my musimy udowadniać, że mamy dość argumentów, żeby stanowić o sobie czy mówić o sobie, a ten, który nas jakby spycha na bok czy nie daje nam tych praw, ciągle każe nam właśnie udowadniać tą swoją niewinność. Tak? To jest jakby, to jest nieludzkie w ogóle. Że wracając do kompromisu, jeszcze raz powtórzę, argumentów dość dostarczyliśmy i tu nie chodzi o
polityczny sojusz, tylko jeżeli kompromis to realny, dobry kompromis, który gwarantuje właściwe funkcjonowanie, sprawiedliwe i gwarantujące jakieś poczucie szczęścia jednak kobietom, a nie kompromis polityczny, który zaspokaja partyjne potrzeby. Czy najlepszym kompromisem byłoby referendum? Mogłoby być? Tak, myślę, że mogłoby być, chociaż to nie jest kompromis, to jest jakby dochodzenie do kompromisu. Tak? Kompromis jest jednak wypracowanymi wnioskami czy opracowanymi wnioskami właśnie również na drodze referendum. I tak, zgadzam się, to powinno być referendum. Cieszyn jest wystarczająco mocno doświadczany ostatnio, już nie mówiąc o pandemii, która niestety dotyka nas wszystkich dość mocno. I struktury miejskie również, ale granica, bliskość granicy i to, że grozi nam po raz kolejny zamknięcie tych granic, czyli wszystkie problemy, które się z tym wiążą. Duży zarzut, jeśli chodzi o te protesty ostatnie, właśnie dotyczy tych ograniczeń, w których jesteśmy. Czy uważasz, że takie spontaniczne wyjście na ulicę, i taki, to już jest taki moment, kiedy decydujemy się pomimo zagrożenia realnego i dużego niebezpieczeństwa. Jeżeli wychodzimy, to jest akt odwagi, czy to jest desperacja? Wszystko naraz pewno, ale odpowiem, dużo o tym myślę, dlatego że no też zostałam wywołana trochę przez jedno z mediów, jakby na tą odpowiedzialność się powołano, oskarżając mnie o narażanie ludzi na utratę życia czy zdrowia. Więc odpowiem tak, po tych swoich jeszcze nie skompletowanych przemyśleniach. Myślę, że ćwiczę się cały czas w odpowiedzialności. Aktem odpowiedzialności dla mnie było na przykład startowanie na Radną. Czyli, że sposób działania, jakim też przykułam wielu ludzi i jakby pokazałam, że można się angażować, spowodował, że musiałam sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej. Więc jakby ta odpowiedzialność przeze mnie jest ćwiczona na różnych poziomach nieustannie i jest też takim przedmiotem mojego namysłu w ogóle, bo silnie chyba w tej chwili obecny brak odpowiedzialności jest, więc też jesteśmy zmuszeni w szczególny sposób do myślenia o tym. Odpowiem tak, że widzę to co rozpoczęłam tym organizowaniem spacerów, to jest raczej budowanie węzła, dawanie pewnej możliwości, czyli tak, jest taki punkt, gdzie możemy się zahaczyć, możemy czuć pewien rodzaj wspólnoty albo możliwość zbudowania wspólnoty. I to nie jest zmuszanie do wystąpienia i pójścia na spacer, tylko to jest raczej wywoływanie do odpowiedzi, kim jestem wobec tego problemu. I każdy sam trochę musi sobie odpowiedzieć właśnie w duchu odpowiedzialności, czy to mnie zajmuje i czy mam na to wpływ. Czy ja jako jednostka, mimo że jestem w tym momencie pojedyncza, mogę dołożyć się do zmiany pewnej, do pewnego ruchu. No i jasne, że tak, ale każdy indywidualnie może sobie na to odpowiedzieć. Czyli tworzę pretekst czy węzeł, natomiast nie ma to nic ze zmuszania bezpośrednio do uczestnictwa, natomiast do poczucia odpowiedzialności tak. Myślę, że zmuszanie nie jest dobrym słowem, ale tak, mam świadomość, że mamy wyjątkowy, znowu dziejowy moment odkurzenia obywatelskości, bo ona jest zawsze, tylko że ona jest taka zazwyczaj przykurzona, bo ciągle czujemy, że ktoś za nas to może załatwić. Więc skoro mamy taki moment odkurzenia odpowiedzialności, że ona jest tak stawiona bardzo wysoko i coś z tym musimy zrobić, no to czuję, że tak, że zobowiązuje każdego obywatela i obywatelkę, który gdzieś słyszy o działaniu, żeby sobie jasno sam wobec siebie odpowiedział, kim jestem wobec tego, co to dla mnie znaczy zaangażowanie, czym jest odpowiedzialność, co to jest obywatelskość. Nie da się obojętnie już dłużej stać. Jeśli chcemy mieć te swoje wydolności kredytowe, jeśli chcemy dalej żyć w takim komforcie, chociaż on się właśnie kończy na naszych oczach i to jest jakby odrębna sprawa, to musisz wziąć również odpowiedzialność za to, co buduje prawo, praworządność, co buduje sprawiedliwość społeczną, bo inaczej to się dłużej nie będzie udawać. Znaczy to jedno z drugim ma mimo wszystko związek. Nie można tylko jeść, nie oddając nic do sfery społecznej, po prostu.
W związku z czym jasne, mamy prawo również odmówić, czy też być źli na to, że się takie rzeczy dzieją, ale nie możemy im odmawiać racji bytu. Te spacery są absolutnie, czy protesty, manifestacje, to wspaniale, że się udają. I tu chciałabym może wrzucić taką inną perspektywę. Pomyślmy, co by się stało, gdybyśmy zamknęli wszyscy usta i te wszystkie swoje wywołane emocje, tym sprzeciwem wobec kolejnego odbierania nam kawałka praw jako kobietom. Jaki byłby efekt, gdybyśmy wszystko przepłakały w domach? Byłby fatalny efekt. Depresja rosnąca, myśli samobójcze, wycofanie i tak dalej. Brak poczucia sprawczości, brak poczucia, że mogę mieć jakiś wpływ na rzeczywistość. Przecież patrząc w perspektywie psychologicznej, to jest najgorsze, co się nam może wydarzyć. Najgorsze. Więc cieszmy się raczej tym, że ta złość jest wyrażana, nawet w postaci tych bardzo niefajnych słów, których nie lubimy słuchać, ale one brzmią zupełnie inaczej. My ich nie powtarzamy w pojedynkę, jak jesteśmy w domu, powtarzamy je zbiorowo. To jest niesamowite. Nie ma innych słów, które mogą wyrazić tę złość. Złość jest twórcza, złość jest reakcją, jest emocją fantastyczną, bo pokazuje, że mamy siłę jeszcze zmieniać rzeczywistość i coś robić. Znacznie fatalniejszą i absolutnie nie, no, powinniśmy się przejmować, martwić i natychmiast reagować, kiedy widzimy wycofanie. Popatrzmy, jak dużo musimy włożyć wysiłku, energii w to, żeby wyciągnąć jednego z depresji. Często jest to niemożliwe, często ona wraca. Możemy przecież przyłożyć te kategorie depresji również do społeczeństwa. Więc zamiast popatrzeć, dobrze, może nie jest to przyjemne słyszeć tyle wulgaryzmów na ulicach, ale jest to jednak twórcza siła, jest to jakaś kreacja, a nie wycofanie. Więc tak mogę na to odpowiedzieć, chociaż nie wiem, czy odpowiedziałam na całość. Co dalej? Protesty może będą, a może już ich nie będzie w Cieszynie, ale czy to znaczy, że temat milknie w przestrzeni, czy jednak będzie się coś działo wokół tego? Teraz jest taki etap, że trzeba trochę też, wydaje mi się, popatrzeć na to, co z tej siły właśnie wytworzonej możemy zrobić razem dalej. Mamy na szczęście internet, jakby nie ogranicza nas obcięcie nam możliwości wyjścia i spotykania się ze względu na COVID, i to jest jasne. No to mamy różne środki, którymi się możemy porozumiewać. Wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy możemy przynajmniej w takiej mniejszej populacji, jaką jest Cieszyn czy okolice, a nie tak jak duże miasta, gdzie mają trochę inne możliwości, pochylić się, tak powiedziałabym, merytorycznie nad problematyką. Chcielibyśmy na pewno przekuć tę naszą energię w pewne wnioski i rekomendacje, które mogłyby, i wierzę w to, że to się uda, brać udział w ogólnopolskiej dyskusji, być takim trochę przedsionkiem, czy to referendum, czy jakiejś innej konsultacji, jak komitet jest powoływany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet, to żebyśmy mogli dołożyć się do tej dyskusji właśnie w postaci tych naszych wniosków. Dzięki młodzieży, która się zebrała, która będzie miała poczucie dzięki temu pewnej sprawczości i wpływu na ich własną przyszłość. I może to jest też ważny i dobry moment, żeby powiedzieć. Zobaczmy, co jako dorośli, jako ich rodzice, dziadkowie, wujostwa, starsze siostry, starsi bracia zostawiamy. Zostawiamy straszny bałagan. Po pierwsze, zostawiamy im środowisko, które bardzo nam utrudni życie albo uniemożliwi to życie ludzkie. Po drugie, zostawiamy w Polsce, czy nawet nie zostawiamy na razie, tylko przekazujemy, każemy im wejść w świat, który jest całkowicie rozwalony, jest po prostu bałagan totalny, wartości jest, mamy taki stan anomii nawet politycznej. No i jeszcze to, że jakby chcemy im dać taki pakiet na bardzo trudne życie, pełne ograniczeń, czy nawet właśnie jeśli chodzi o kobiety, no mocno nastawiony na reprodukcję. To nie jest jedyny świat i nie powinien być jedynym jako przyszłość, jako wizja przyszłości, zwłaszcza kobiet. No więc cieszmy się, że chcą się właśnie organizować i buntować młodzi i wykorzystajmy do budowania wniosków, jaki ten świat przyszły ma być, którym oni będą zarządzać, a my będziemy jego beneficjentami. Skąd takie zaangażowanie? Dlaczego to robisz? Dlaczego wstajesz na rynku? Dlaczego jesteś z tymi młodymi ludźmi?
Dlaczego? Dzięki. Nazywam się Joanna Wowrzeczka. Mam 48 lat i mam marzenie, jak kiedyś Martin Luther King, żeby ta nasza rzeczywistość nie była wyłączająca, ale żeby była włączająca, żeby młodzi ludzie nie musieli marzyć o wyjeździe, o tym, żeby już się szkoła skończyła i żeby mogli uciec do innego kraju gdzieś w zachodniej Europie albo jeszcze dalej i ewentualnie nam pocztówki wysyłać. W najlepszym razie nawet jak już mama będzie czy tata będą starzy, to pieniądze, żeby mogli jakoś przeżyć tę swoją ostatnią część życia. Mam marzenie, żebyśmy mogli wyrażać swoje uczucia tak, jak je czujemy i żeby nie widzieć od razu wroga po drugiej stronie. Mam marzenie, żeby Polska była przestrzenią takiego patriotyzmu, o jakim marzyliśmy 30 lat temu. Otwartego, refleksyjnego, nieskoncentrowanego wyłącznie na symbolach, które są wyłącznie często wydmuszkami. Mam marzenie, żeby hasło Polska nie kojarzyło się wyłącznie z Bóg, honor, ojczyzna, ale również z innymi wartościami, jak chociażby sztuka, kultura, miłość, zaangażowanie, obywatelskość. Dlaczego się tak angażuję? Dlatego, że czuję wielką odpowiedzialność za właśnie takie budowanie przyszłości tego kraju, o jakim przed chwilą powiedziałam. To nie jest odwaga głupawa typu brawura, tylko to jest odwaga taka wynikająca z lęku o to, że rzeczywiście ta przyszłość będzie oparta wyłącznie na wąskim pojęciu patriotyzmu wynikającego z przemocowego rozumienia tego kraju.